Dzień dobry, witamy widzów kanału Spożywcza TV oraz portali hurtidetel.pl, wiadomości spożywcze.pl i agronomist.pl. Zapraszamy na program Gabinet Spożywczy. Ja się nazywam Wojciech Szeląg i jest ze mną Michał Siwek, dyrektor Departamentu International Food and Agri Hub Banku BNP Paribas. Dzień dobry. A naszymi Państwa gościem jest pan Marian prezes zarządu firmę Bacaland. Dzień dobry panie prezesie. Witam serdecznie. Panie prezesie, po 8 latach bycia członkiem rady nadzorczej powrócił pan do aktywnego zarządzania spółką. Jak się spółka zmieniła przez ten okres, kiedy pana nie było, jak pan ją oddawał w ręce osób nazwijmy to trzecich i gdzie spółka jest, gdzie jest teraz? Jak pan to ocenia? Ja przeszedłem do Rady Nadzorczej w 2014 roku, czyli w momencie, kiedy zaraz po zakończeniu e, transakcji zakupu spółki Dalekta od funduszu Orkla, od firmy Orkla, e, spółka w 2014 była notowana na e, giełdzie papierów wartościowych. W 2015 ten rynek opuściła, więc to jest pierwsza zmiana. Druga zmiana jest taka, że mm, Bakalant od początku był spółką Taką przedsiębiorczą, taką pełną entrepreneurshipu. I troszkę przez te 8 lat, mojej nieobecności, jakby ten, ten taki przedsiębiorczy bakcy gdzieś się rozmył. Natomiast, natomiast ludzie sami, pracownicy, dalej ten, tą przedsiębiorczość prezentują. Więc zastałem spółkę. Zostajemy spółkę trochę, może skostniałą, ale ludzi bardzo przedsiębiorczych, którzy oczekiwali yy, tak naprawdę na i którzy są pełni przedsiębiorczości, więc, yy, więc wracamy do korzeni. Ja chciałem zapytać jeszcze, yy, bo tak pan akcentuje yy, Michał w swoim pytaniu, że pana nie było, pan też mówi o swojej nieobecności, no, ale był pan w Radzie Nadzorczej. Na ile bycie w Radzie Nadzorczej jest obecnością w spółce, a na ile jest bycie poza nią? To jest troszkę pytanie o definicję Rady Nadzorczej. Ja mogę powiedzieć o definicji Rady Nadzorczej, jak ona ma miejsce, jak ona miała miejsce wtedy, w też 8 lat w Bakalandzie. Rada Nadzorcza się zbierała raz w miesiącu, więc siłą rzeczy ta decyzja Rady Nadzorczej była ograniczona do decyzji takich bardzo ogólnych i zatwierdzała budżet, zatwierdzała, przyjmowała poszczególne istotne uchwały, które zawsze były wykraczające poza przyjęte ramy budżetu. Ale też, ale też wiedziała wszystko o firmie, prawda? No to tak trochę jakby się pojawiać raz w miesiącu domu. Okay. <laughs> Na dwie godziny. Też niby można powiedzieć, no niby wszystko jest, czajnik stoi, żona się kręci, ale tak naprawdę no nie, no nie, operacyjne zarządzanie spółką, a Rada Nadzorcza, w tej formule oczywiście, formule, gdzie pakiet większościowy należy do funduszu Private Equity, jest danie jednak dużej autonomii zarządowi. I tak też się działo w Bakalandzie, tak się dzieje też w wielu innych e, organizacjach, e, które są w takiej e, sytuacji e, e, właścicielskiej. Oczywiście widzimy też e, rady nadzorcze, które są bardzo aktywne, które tak naprawdę zarządzają e, spółkami, gdzie rola e, zarządu jest zdecydowanie mniejsza, e, ale to jakby e, inna sytuacja. Panie prezesie, ostatnie czasy obserwujemy na polskim rynku spożywczym zmożoną aktywność akwizycyjną, żeby chociażby wspomnieć ostatnią mam aspektu przejęcie CDC, czy tą potencjalną Miller interesuje się chociażby Graalem. Państwo przygotowujecie się do fuzji z Purellą. Jak ta fuzja, co stoi za decyzją o tej fuzji, jak ta fuzja wpłynie na, na państwa biznes? No i też pytanie, nie, trudno nie zapytać, czy to jest... Plan ekspansji takiej polski, czy też planujecie tutaj dużo szerszy horyzont, nazwijmy to europejski, no i czy będą kolejne fuzje przejęcia? To może na początku pierwsze pytanie, czy pierwsza część pytania, czyli transakcja połączenia Bacalandu z Puelu. Chciałbym być tutaj bardzo ostrożny, ponieważ złożyliśmy rzeczywiście wniosek do prezesa UKIK-u o zgodę na to, na to połączenie, więc będę się starał tutaj mówić tak, żeby. Taką zgodę absolutnie uzyskać. Natomiast też wydaliśmy komunikat wraz z, uzyskaniem, wraz z złożeniem wniosku o, o, o taką zgodę. Więc na bazie tego komunikatu mogę powiedzieć, dlaczego taka idea. Uważamy, że połączenie Bakalandu i, i, i Pueli ma sens, dlatego że są to spółki bardzo kompatybilne. Puella przez od początku istnienia, mimo że to jest startup, a od początku swojego istnienia bardzo, mogu, bardzo mocno inwestowała, rozwijała tą część RD, marketingową, sprzedażową. I myślę, że to jest taki obszar, który połączony z doświadczeniem wielkością dystrybucyjną, operacyjną Bakalandu, daje. Dla mnie osobiście, jako prezesa zarządu Bakalandu, daje idealne efekty synergii. I to jest idea, która od początku nam przyświecała i nic się w tym obszarze nie zmieniło. Jeżeli chodzi o inne transakcje, zaczynamy naszą drogę z Bakalandem ponownie, znaczy zaczynam swoją drogę z Bakalandem ponownie. Bakaland ma już 31 lat, więc już jest dojrzałą spółką. Natomiast ta droga. Jest drogą długookresową. To nie jest droga, która w jakiś sposób ma ramy y, czasowe, jakieś wyznaczające przez cykl inwestycyjny funduszu. Tutaj mówimy o długim okresie, więc jeżeli mówimy o długim okresie, to też na pewno musimy brać pod uwagę, y, co się będzie zmieniało na rynku w Polsce, ale też w Europie. Czyli innymi słowy, y, chcemy brać aktywny udział, ale nic nie na siłę, w procesie y, 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 jakby konsolidacji albo wzmacniania rynku. Zdrowej żywności, bo tak definiujemy y, rolę bakalandu czy też bakalandu połączonego z Puelą, y, nie ograniczając się tylko i wyłącznie do Polski, więc y, już nawet teraz y, w jakiś sposób y, może nie, może, może nie że aktywnie, ale y, y, Intuicyjnie, jeżeli ktoś do nas przychodzi z y, obszaru czy też firm, czy doradztwa, no to mówimy ok, jesteśmy zainteresowani rozwojem poprzez MA -e, y, i takimi kierunkami dla nas, dla nas chcielibyśmy, żeby była Skandynawia, żeby były Niemcy, Szwajcaria, czyli bardzo dojrzałe y, rynki. Powiedzmy, że rynki generujące wysoką marżę, ale też rynki ceniące sobie bardzo zdrową żywność, bardzo żywność taką, którą dodaje też, którą daje też która dostarcza też funkcje. No i, i, i rynki takie, które, których gdzieś tam powiedzmy możemy konsolidować tą część produkcyjną w Polsce, a część blendingową w tych krajach. Panie prezesie, ja znowu o panu, bo wraca pan do Bakalandu, za stery bakalandów w no, niełatwych czasach, pytanie, czy pan, jest właśnie, czy, pan, czy pan siebie postrzega jako takiego właśnie faceta na trudne czasy? Bo mamy COVID, mamy wojnę i jej wpływ na, na rynki, mamy y, coraz większą inflację i w związku z tym też pewnie określone decyzje e, zakupowe klientów, ich portfele też nie są przecież bez dna. E, czy pana pomysł na Bacaland teraz 2022 to jest pana własny ma pan jakiś y, swoją ideę czy też właśnie kluczem jest to o czym pan mówił wcześniej czyli to postawienie też na kreatywność y, podwładnych nie zakładałem oczywiście, podejmując decyzję o powrocie na stanowisko prezesa zarządu, że będzie aż tak duża inflacja i że będzie wojna w Ukrainie. Więc te rzeczy troszkę mnie zaskoczyły, ich skala albo, albo wybuch wojny. Natomiast co wiem o sobie? Po pierwsze zarządzałem bakalandem od początku, czyli od 1991 roku i wierzcie mi panowie, że ten początek nie był łatwy, więc można powiedzieć, że takie czasy biznesowego styropianu mam za sobą. Pracowaliśmy z moimi wspólnikami i założycielami przez dwa ciężkie lata po nocach, po czym cała spółka została okradziona, straciliśmy cały swój majątek, więc można powiedzieć, że jeszcze raz podkreślając Styropian, mam za sobą. Natomiast te, 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 te początki my mówimy o tym. Młodzi ludzie mówią o tych początkach biznesu, 91, 95 rok jest, jak to było wszystko proste, łatwe, czego się nie dotknąłeś, to, to zamieniałeś w pieniądze, marża była, nikt nie znał biddy, ale, ale pewnie była 50% itd, i tak dalej. Natomiast absolutnie to była bardzo ciężka praca. E, oczywiście było bardzo dużo entuzjazmu, było bardzo dużo e, czasu. Można było przecież jako młody człowiek, można było nie spać, można było nie jeść tak regularnie trzy razy dziennie, wystarczyło raz na dwa dni. Natomiast, natomiast absolutnie ważniejszy, to było istotne oczywiście, natomiast dla mnie ważniejszy był ten okres 8 lat, kiedy ja nie pracowałem operacyjnie, tylko byłem inwestorem w wielu obszarach i byłem oczywiście przewodniczącym Rady Nadzorczej Bakalandu. Bo patrząc troszkę z boku, można było zobaczyć wiele obszarów, troszkę też doszkolić się, troszkę też doczytać, troszkę pojeździć po świecie. Można było zobaczyć wiele obszarów, które zrobiłbym inaczej. Czy to jest. Czy to było przygotowanie na te trudne czasy? Myślę, że tak. Natomiast tych trudnych czasów wszyscy przedsiębiorcy, nie tylko ci z branży spożywczej, ale w ogóle ze wszystkich branż, my się uczymy na nowo. To, że pamiętamy inflację na poziomie kilkudziesięciu procent, ok, tylko nasze biznesy były wtedy malutkie. To, że pamiętamy, jak budzimy się rano i dolar kosztował, nie wiem, wieczorem 2 złote, a rano kosztował 3 złote, no to, to też wszystko tam pamiętamy. Ale to przynajmniej pamięta pan taką inflację. Nie jest dla Pana szokiem jak dla młodszych menedżerów. Nie, ale tylko tak, tylko że w tej chwili biznes akurat bakalandowy to jest kilka milionów przychodu dziennie, więc skala, więc to, to jest jak w geometrii. Początkowy błąd wyjściowy powoduje na, 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 na końcu miesiąca nawet kolosalne straty, więc ten element doświadczenia biznesowego trzeba na pewno... To nawet nie jest kwestia przygotowania, to jest kwestia, że wiesz jakiejś tam intuicji. Natomiast, y, natomiast, y, natomiast na pewno to doświadczenie i takie entrepreneurskie z początku bakalandu i to takie doświadczenie z poziomu Rady Nadzorczej, to doświadczenie też z wielu innych inwestycji powoduje, że jestem w stanie ok ocenić sytuację lepiej, niż bym był w stanie ocenić powiedzmy 10 lat temu. Natomiast y, popełniamy wszyscy, wszyscy oczywiście błędy. Natomiast myślę, że dużym doświadczeniem jest też... Euh... euh Umiejętność jakaś albo też intuicja w, w ocenianiu innych ludzi, w ocenianiu też w kreowaniu albo w wydobycie z nich tej części kreatywnej, tej części merytorycznej, tego, co, że, to, tego że ludzie docenieni potrafią pracować kreatywniej i lepiej, czyli w konstrukcji tak naprawdę mm, zespołu. Bo, bo co byśmy tutaj nie mówili, prezes jest prezesem, w bakalancie pracuje prawie. 600 osób, więc y, sam też y, niewiele zrobi, jeżeli ten team nie będzie y, dobrze dobrany i dobrze z, y, zmotywowany i nie będzie mu się po prostu chciało pracować, nie będzie też y, widział celu y, na koniec dnia, miesiąca czy roku y, y, i nie będzie po prostu miał y, olbrzymiej frajdy z tego, gdzie pracuje. A jakby pana ktoś zapytał i poprosił o odpowiedź jednym zdaniem, co jest wyzwaniem dla bakalanu teraz? Stworzenie Lidera w rynku zdrowej żywności w naszym pięknym kraju, ale też danie y, satysfakcji y, twórcom y, tego dzieła, czyli wszystkim pracownikom.